Jeżeli masz problemy z koncentracją, z zapamiętywaniem, jeżeli nie rozpoznajesz osoby na ulicy, chciałbyś coś powiedzieć, cześć stary, ale nie pamiętam jak masz na imię i nie podchodzisz, być może kleisz karteczki, mając nawet 30 lat na komputerze, żeby zapamiętać jakie zadanie masz wykonać, czasami brakuje ci słowa w wypowiedzi i nie możesz w ogóle sobie nic przypomnieć z kilku lat wcześniej, to być może masz problem po prostu z obniżonymi funkcjami poznawczymi naszego mózgu, które wspomaga insulinooporność i podwyższony poziom glukozy we krwi. Otóż odpowiedzialny za to jest amyloid typu beta, który niestety osadza się na naszym mózgu i powoduje, że mamy powyższe dysfunkcje, o których przed chwilą powiedziałem. I okazuje się, że podwyższony nawet nieznacznie poziom insuliny bardzo mocno przyczynia się do odkładania tego rodzaju amyloidu na Twoim mózgu. Mało tego, w nocy Twój organizm musi oczyścić sobie mózg z tych amyloidów, dlatego warto nie jeść 2-3 godziny przed snem po to, aby to oczyszczenie uległo. I co się okazuje? Im więcej insuliny w naszej krwi, tym więcej tych blaszek zaczyna nam się przyklejać do naszego mózgu i w tym momencie zaczynamy mieć problem z funkcjami poznawczymi. Mało tego, jeżeli mamy w podwyższeniu poziomy glukozy, to musimy wiedzieć, że podwyższone poziomy glukozy wpływają na glikację, czyli na niszczenie się i robienie się wszystkich substancji coraz to takich słabszych, bardziej lepiących się i tudzież te właśnie amyloidowe blaszki zaczynają się mocniej przyklejać do naszego mózgu, powodując, że trudniej jest je oczyścić. I teraz, jeżeli chcemy się oczyścić, to powinniśmy, tak jak powiedziałem, 2-3 godziny przed snem już nie jeść, żeby organizm nasz obniżył poziom insuliny i żeby doszło do oczyszczenia. Niestety enzym, który ma za zadanie oczyścić ten mózg, również jest odpowiedzialny za uwolnienie i pozbycie się insuliny z naszego organizmu. Więc jeżeli mamy wysokie poziomy insuliny we krwi, to w tym momencie enzym zacznie obniżać i oczyszczać nasz organizm z insuliny i być może mu zabraknie już, że tak powiem, możliwości oczyszczania się z amyloidów. Dlatego to jest tak ważne, aby nie dopuszczać do przekarmiania się węglowodanami, do tego, aby jeść te 2-3 godziny przed snem, ale też również przede wszystkim do obniżenia poziomu insuliny we krwi, która może mieć negatywny wpływ na właśnie funkcje poznawcze naszego mózgu. I co mogę Ci powiedzieć z praktyki tutaj właśnie z tego gabinetu, to bardzo często w wywiadzie u moich pacjentów, którzy nie mają problemów z cukrzycą, bo też ta demencja i stany demencyjne są związane z cukrzycą, później się to przeradza w Alzheimera, czego też się teraz cały świat już obawia, że ta choroba się bardzo mocno rozwija. Okazuje się, że pacjenci, którzy nie mają zdiagnozowanej cukrzycy, nie przychodzą z chorobą Alzheimera, jednocześnie mają wysokie poziomy insuliny we krwi i praktycznie każdy w objawach i w symptomach wskazuje mi na problemy z koncentracją i z zapamiętywaniem i wchodząc na dietę ketogeniczną, ten proces się całkowicie odwraca z kilku powodów. Po pierwsze, obniżamy poziom cukru i insuliny we krwi, czyli dwa czynniki, które powodują, że ten problem zaczyna się rozwijać, nagle zostają zniwelowane. Mało tego, ciała ketonowe bardzo dobrze wpływają na odbudowanie się połączeń nerwowych, dlatego warto zastosować choćby do oczyszczania i choćby do poprawy funkcjonowania zdrowia właśnie taką dietę, aby wspomóc pracę naszego mózgu i aby nabrać elastyczności metabolicznej, aby swobodnie potem wrócić do jedzenia dobrych źródeł węglowodanów, bo nie trzeba być cały czas na diecie ketogenicznej. Ja mogę Ci z doświadczenia powiedzieć tak, że ja swoją insulinooporność, gdzie ważyłem te 140 kg, pamiętam doskonale, a tak naprawdę to pamiętam, że nic nie pamiętam, czyli właśnie miałem sytuację, że kilka lat młodzieńczych, gdzie rozwijała się otyłość, gdzie w nocy często wstawałem, gdzie również w nocy właśnie jeszcze jadłem, więc zobacz jaka informacja, że w tym momencie ja mówię o tym, żeby nie jeść w nocy, żeby poziomy insuliny spadały, a my jednocześnie poprzez insulinooporność zaczynamy w nocy podjadać, bo jesteśmy wiecznie w niedocukrzeniu i chcemy coś zjeść, budzimy się, aby po prostu nawet położyć się dalej spać, więc w tym momencie zobaczmy, jak mocno ten proces zaczyna dewastować nasz organizm, więc zdecydowanie tutaj przypominam sobie właśnie to, co powiedziałem. Nie pamiętam do końca wszystkich aktywności, które miałem w latach młodzieńczych właśnie przez to, że ta insulinooporność bardzo mocno się u mnie rozwijała i gdy miałem największą otyłość, gdy to wszystko właśnie szło, nie pamiętam. Pamiętam, jak w nocy się budziłem, podjadałem, nie pamiętam najpiękniejszych chwil na studiach, gdzie generalnie właśnie zaczęły się te problemy i
Dlatego zdecydowanie polecam Ci przyjrzeć się temu problemowi i zwrócić też przede wszystkim uwagę na dziecko. Dlaczego? Jeżeli masz dzieci, jeżeli widzisz, że one nie mogą się skoncentrować, mają problemy z nauką, mają problemy z koncentracją, to nie znaczy, że one tylko i wyłącznie siedzą przy telefonie i ten telefon ich w jakiś sposób otępia, omamia, ponieważ zajmują się bzdurami. To oczywiście ma też wpływ. Przede wszystkim też właśnie siedzenie w tych social mediach powoduje wzrosty dopaminy, więc te dzieci są zdecydowanie wtedy bardziej w szczęściu i niestety to je ciągnie, a potem wręcz powoduje, że spadki przyczyniają się do tego, że tak nerwowo reagują, gdy chcemy ich ograniczyć właśnie z korzystania z telefonu. Niemniej jednak, jeżeli są te problemy z pracą, taką mózgu, gdzie nie mogą się skupić, nie mogą zapamiętać, to w tym momencie zwróć proszę uwagę na to, czym karmisz swoje dziecko. Być może już ma insulinooporność. W moim przekonaniu to raczej będzie prawdopodobne, ponieważ większość tych pacjentów tutaj przychodzi właśnie z dużą insulinoopornością. Przekarmianie się węglowodanami, częste jedzenie węglowodanów, cukrów stymuluje je do jeszcze większego podjadania, do jeszcze wyższych skoków insuliny. Również będą robiły to produkty mleczne, typu mleko właśnie, różnego rodzaju jogurciki, za duża ilość owoców, soków. To wszystko będzie wpływało na podwyższenie poziomu insuliny i wcześniejsze się rozwijanie problemów poznawczych mózgu Twojego dziecka, co w przyszłości spowoduje szereg komplikacji. Dlatego warto już dziś obniżać poziom cukru i insuliny, redukować ilość posiłków do maksymalnie 3, niedojadanie pomiędzy posiłkami, wprowadzanie tłuszczy, obniżanie ilości spożywanych węglowodanów, zaczynanie posiłku od choćby nawet właśnie zielonych warzyw, jadanie mięs, jadanie jajek, ryb, owoców morza, redukowanie owoców, zachowanie sezonowości owoców, nie picie soków, to będzie już na wagę złota. Jeszcze jak dołączymy do tego aktywność fizyczną, zdecydowanie będzie na plus i zdecydowanie poleciłbym Ci ograniczyć częstotliwość stosowania telefonu komórkowego, zwłaszcza jeżeli Ty i dziecko idziecie spać, powinniście, aby odstawić właśnie wszelki sprzęt dużo, dużo wcześniej, 2-3 godziny, poczytać książkę, zająć się czymś innym, po to, aby dobrze w nocy się zregenerować i wtedy macie szansę na to, że będziecie obniżać poziom insuliny we krwi i funkcje kognitywne mózgu będą zdecydowanie wzrastały. Natomiast jeżeli macie bardzo duży problem, jeżeli masz duży problem, to tutaj świetnie zadziała dieta ketogeniczna na przywrócenie tych funkcji poznawczych mózgu. Jeżeli ten materiał Ci się podoba, polub go proszę. No i oczywiście zasubskrybuj mój kanał. Będziesz otrzymywał informacje o kolejnych właśnie tego typu filmach.